Berlin, 1933 rok. Oddziały szturmowe NSDAP świętują dojście Hitlera do władzy. Ludzie w Niemczech, a zwłaszcza Żydzi, uważali wtedy, że to nie potrwa zbyt długo. W ciągu 12 lat nazistowskiego reżimu zamordowano ponad 6 milionów Żydów. Jednym z najbliższych współpracowników Hitlera w dziele Holokaustu był Julius Streicher, Gauleiter Franconii. Jego wpływ na Niemców był większy niż później przyznawano. Streicher chciał zrobić ze wszystkich Niemców zagorzałych antysemitów. Jego narzędziem był tygodnik Der Streamer. Była to najbardziej brutalna, antyżydowska gazeta w dziejach świata. W ciągu 25 lat w swoich przemówieniach i artykułach Streicher tak intensywnie propagował nienawiść do Żydów, że Amerykanie nadali mu przydomek Żydożerca numer jeden. Kiedy Niemcy zrzucą z siebie jarzmo żydowskiej dominacji, uwolnią się od gospodarczego, politycznego i intelektualnego niewolnictwa, narzuconego im przez rasę całkowicie obcą pod względem krwi i natury. Julius Streicher, pierwszy antysemita III Rzeszy. Biografia Streichera nie różni się zbytnio od biografii innych nazistowskich grubych ryb. Ten nauczyciel ze szkoły podstawowej w Bawarii stał się fanatycznym antysemitą po przegranej I wojnie światowej. Na początku lat 20. przyłączył się do nazistowskiego ruchu Hitlera. W tym czasie liczył się już we Franconii, gdzie wyróżniał się wśród prawicowych mówców i publicystów. Streicher marzył o założeniu własnej partii. Potem poznał Adolfa Hitlera. Jego wieloletni doradca, SS Obersturmführer Alois Kelsch, opisał ich spotkanie w udzielonym tuż przed śmiercią wywiadzie. W październiku 1922 roku Streicher był w Monachium. Usłyszał Hitlera w piwiarni Burgerbrau. Trzeba dodać, że od 1919 roku Streicher jeździł po Bawarii, promując ideę nacjonalizmu. Był jej aktywnym propagatorem, znano go w całej północnej Bawarii. W 1922 roku doszło do pierwszego spotkania Streichera z samozwańczym zbawicielem Niemiec. Miało ono wielki wpływ na losy żydożercy. Hitler, wspominając początki NSDAP i swoje płomienne przemówienia, nazywał je heroicznym czasem walki ruchu nazistowskiego. Lojalności, wierności, przekonania, fanatyzmu i oddania muszę szukać tam, gdzie wciąż mogę je znaleźć. Streicher był zachwycony. Przebił się przez tłum do Hitlera i powiedział: nazywam się Streicher. Jestem pod wrażeniem pańskich idei. Teraz wiem, że mogę być tylko pomocnikiem. Streicher szybko stał się jednym z najbliższych współpracowników Hitlera. Po nieudanym puczu w 1923 roku stracił stanowisko nauczyciela i założył w Norymberdze swoją polityczną tubę, tygodnik Der Streamer. Początkowo gazeta zwalczała władzę Norymbergi. Kiedy Hitler mianował Streichera Gauleiterem Franconii, Streamer stał się wiodącym organem antysemickiej propagandy NSDAP. Norymberga była jednym z pierwszych bastionów nazizmu. Zjazd partii w 1929. Streicher nie był popularny wśród partyjnych towarzyszy, ale cieszył się zaufaniem Hitlera.
Jego antysemityzm pełnił określoną funkcję. W razie konieczności Hitler mógł podsycać nim prymitywne instynkty swoich zwolenników. W Streamerze publikowano historię o żydowskich kapitalistach zmuszających swoje jasnowłose służące do obscenicznych aktów seksualnych. Pornograficzne karykatury i artykuły pobudzały najniższe instynkty czytelników. Cotygodniowy nakład wynosił 15 tysięcy egzemplarzy. Mieliśmy w szkole żydowskiego profesora. Zwracał się do nas w wulgarny sposób, nazywając świniami. Mówił też wielbłądy i woły. Zapisywałem to wszystko, a potem wysłaliśmy list do Streamera. Opublikowali go, a profesor już nigdy nas tak nie nazwał. Na początku lat 30. naziści zdobywali poparcie, a partyjna propaganda szerzyła nienawiść do Żydów. Nazistom udało się wzbudzić w Niemczech strach przed obcymi wpływami i komunistycznym przewrotem. W takiej atmosferze gazeta Streichera publikowała artykuły o rzekomych żydowskich morderstwach rytualnych. Mimo ponad 20 procesów o zniesławienie i kilku wyroków skazujących, Streicher kontynuował swoją działalność. Wymiar sprawiedliwości Republiki Weimarskiej wolał jej nie zauważać. Kiedy 30 stycznia 1933 roku Hitler został kanclerzem Rzeszy, wielu konserwatywnych członków rządu sądziło, że objęcie władzy ograniczy jego radykalizm. Gwałtowna ekspansja Streamera wskazuje, że byli w błędzie. W ciągu roku niszowy tygodnik stał się największą gazetą III Rzeszy, a jego antysemickie tyrady były modelem dla oficjalnej propagandy. Po wojnie Żydzi ze wschodu obsiedli Niemcy jak szarańcza. Mają zgubny wpływ na niemiecki handel, bezczeszczą niemiecką kulturę i literaturę. Zadomowili się w teatrach, zatruli niemiecką gospodarkę, szkodzą niemieckiemu przemysłowi, wykorzystują chłopów i robotników. Swoją chciwością, brakiem odpowiedzialności i duchem spekulacji szkodzą wszystkim aspektom niemieckiej moralności i natury. Wielu ludzi twierdzi, że tego rodzaju oskarżenia nie miały prawa się pojawić. Ale co mogliśmy zrobić? Nic. Narastał strach, zwłaszcza wśród naszych bliskich. Wciąż jednak wierzyli, że Niemcy to państwo prawa, gdzie nic im nie grozi. Przyjaźń z Hitlerem zapewniała Streicherowi doskonałą pozycję. Führer wiedział, jak wykorzystać jego radykalny potencjał. Pod koniec marca Hitler mianował Streichera przewodniczącym Komitetu do Walki z Żydowską Propagandą i Bojkotu Żydów. Hitler wyznaczał kierunek polityki, a radykalizm jego zwolenników był mu na rękę. W czasie rozmów z konserwatystami zawsze mógł powiedzieć, że nie może już czekać, że ci ludzie za chwilę wyrwą się spod jego kontroli i Bóg jeden wie, co zrobią. 1 kwietnia 1933 roku Streicher zorganizował antyżydowski bojkot w całym kraju. Była to pierwsza wspierana przez rząd represja wobec Żydów. Nie udało mu się jednak zmobilizować całej populacji Niemiec. Der Streamer stał się narzędziem denuncjacji. W dziale zwanym pręgierzem zamieszczano zdjęcia Niemców, którzy wciąż robili zakupy w żydowskich sklepach.
Kiedy do Norymbergi zawitały nowe czasy, Arno Hamburger miał 10 lat. Sąsiedzi zaczęli nas unikać. Pojawiły się też kłopoty w szkole, zwłaszcza kiedy nie odpowiadaliśmy poglądom niektórych nauczycieli na temat Żydów. Miałem 10 lat i nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie mogę wygrać biegu na 100 metrów, czy być najlepszy w dwa ognie. Streicher obsadził ważne stanowiska swoimi ludźmi. W ciągu kilku lat burmistrz Willi Liebel i szef policji Bruno Martin całkowicie skorumpowali władze Norymbergi. Gauleiter zawsze z Page'em powtarzał, że ataki na Żydów były zakazane w modelowym mieście Hitlera. Rzeczywistość była jednak inna. Arno Hamburger pamięta pewne szczególne, brutalne wydarzenie z lata 1933 roku. To był maj czy czerwiec. 350 Żydów zagoniono na boisko szkolne na południe od miasta. I przez cały dzień męczono. Musieli jeść trawę wprost z ziemi. Widziałem to. Matka zabrała mnie tam, ponieważ wśród zatrzymanych był mój ojciec, dziadek i wujek. Staliśmy na wzgórzu i widzieliśmy, co dzieje się na boisku. Zjazd partii w 1934, uwieczniony w dziele Leni Riefenstahl, Triumf woli. Norymberga stała się centrum nazistowskiej propagandy, zapewniając Streicherowi ważne miejsce w strukturze władzy. Dla wielu partyjnych grubych ryb pismo Gauleitera Franconi było zbyt prymitywne. Jego samego nazywali głupkiem. Mimo to na partyjnych wiecach stali obok niego. Julius Streicher cieszył się poparciem samego Hitlera. Gauleiter gwarantował Hitlerowi, że wiece w Norymberdze będą idealną platformą do autopromocji Führera. Łączyła ich też nienawiść do Żydów. Naród, który nie dba o czystość krwi, jest skazany na zagładę. Streicher sięgał po najbardziej perfidne metody, by pomóc Niemcom zrozumieć problem kwestii żydowskiej. Szczególnie skuteczne były wznoszone w całym kraju gabloty z artykułami ze Strümera. Najbardziej popularne w gazecie były pornograficzne karykatury i historyjki. Streicher doskonale wiedział, jak obudzić w ludziach rasową nienawiść. Powiedział kiedyś: kropla drąży skałę. Żydzi to nasze nieszczęście. Trzeba to powtarzać ludziom codziennie, by zrozumieli nawet najprostsi. Nie interesują mnie akademickie debaty. Chcę prostym językiem przekonać Niemców, że Żydzi to nasze nieszczęście. Świadectwo sukcesów Streichera można znaleźć w archiwalnych numerach Strümera w Norymberdze. Zdjęcia od czytelników z całej III Rzeszy, ułożone w porządku alfabetycznym.
Der Strümer dbał o swoich regularnych czytelników. W 1934 pojawiła się kwestia morderstw rytualnych, opowieści o Żydach mordujących małe dzieci i używających ich krwi do wypiekania macy. Pisano też o żydowskich planach opanowania świata, o aryjskich kobietach gwałconych przez żydowskich lekarzy. To wszystko odwoływało się do najniższych ludzkich instynktów. W końcu większość z nas przepada za opowieściami uciekającymi krwią i seksem. Tak rodziła się nienawiść. W 1935 roku nakład Strümera sięgnął 500 000 egzemplarzy. Wydania specjalne liczyły nawet 800 tysięcy. Dzięki umowie z niemieckim Frontem Pracy gazetę rozdawano za darmo w wielu fabrykach i zakładach. Wydawca Strümera został milionerem. Streicher przemierzał cały kraj, głosząc swoje rasistowskie idee. Pod koniec lipca 1935 roku dał wykład na Uniwersytecie Monachijskim, wyjaśniając studentom kwestię antysemityzmu. Jednym ze słuchaczy był Gordon Craig, Amerykanin i uczestnik programu studenckiej wymiany. Facet był żałosny i im dłużej mówił, tym bardziej nim gardziłem. A mówił 4 godziny. Nie było możliwości ucieczki. Jakiś student spróbował, wspinając się na balkon. Streicher wskazał na niego palcem i zmusił do powrotu na miejsce. Dostałem list od pewnej kobiety. Napisała w nim: czy kiedy zostałam pokojówką, ktoś powiedział mi, że Żydzi to obca rasa? Czy ktoś powiedział mi, że kiedy oddam się Żydowi, nie urodzę niemieckiego dziecka, ale żydowskie? Czy ktoś powiedział mi, że dziecko połączy w sobie najgorsze cechy rodziców i już na zawsze pozostanie napiętnowane? Nikt mi tego nie powiedział. Kogo więc mam winić? Siebie samą czy Żyda? Obok mnie siedział poważny jegomość, możliwe, że profesor. Słuchał uważnie i robił notatki. Wydawało mi się, że to co najmniej dziwne. W całym tym wykładzie nie było niczego godnego uwagi. Ale on notował. I nie tylko on. Drodzy rodacy, Żydzi mają w sobie krew czarnych, krew Polaków, różną inną krew i to czyni ich obcymi. Mieszanie ich krwi z krwią niemiecką nie poprawi jej, ale doprowadzi do jej degradacji. W swoich przemówieniach Streicher nawoływał do rasowej nienawiści. Uważni słuchacze potrafili odkryć prawdziwe motywy żydożercy. Nie miałem wątpliwości, że słowa Streichera to wstęp do najbardziej brutalnych prześladowań wobec Żydów. Pojawiały się jednak pytania. Czy Hitler myśli podobnie? Jaka była rzeczywista władza Gauleitera? Czy Hitler pozwoli, by ludzie w rodzaju Streichera kształtowali jego politykę? Zdjęcia z Merseburga, sierpień 1935 roku. Antysemickie hasła i gabloty ze Strümerem stały się codziennością. Cytat: Żydzi i wszy to zaraza. Społeczeństwo nie pozostawało bezczynne. W liście z 1935 roku prokurator Erich Sarkam chwali denuncjatorów żydowskiej zarazy w Strümerze i oskarża żydowskiego lekarza o rasowe zbezczeszczenie 18-letniej pacjentki. Gazeta Streichera chętnie drukowała takie listy już w latach 20.
Teraz kampania walki z brukaniem niemieckiej krwi nabrała tempa. Na początku września 1935 roku Hitler przyjechał do Norymbergi na doroczny zjazd partii. Jego otoczenie od dawna naciskało na wprowadzenie ustaw antyżydowskich. Jednym z ich najgorętszych adwokatów był Streicher. Początkowo Hitler opierał się w obawie przed międzynarodowym potępieniem. W końcu uległ i 15 września wprowadził ustawy norymberskie. Żydzi zostali wykluczeni z narodowo-socjalistycznego społeczeństwa. Obywatelem Rzeszy jest jedynie człowiek o krwi niemieckiej lub spokrewnionej, który swoim zachowaniem udowadnia, że chce służyć niemieckiemu narodowi i Rzeszy. Związki między Żydami a obywatelami krwi niemieckiej lub spokrewnionej są zakazane. Tydzień po tygodniu Strymer świętował wprowadzenie ustaw norymberskich, drukując listy aresztowanych Żydów oraz ich zdjęcia. I nie miało znaczenia, czy rzeczywiście złamali nowe prawo. Miejscowy rzeźnik doniósł na policję, że widział, jak Żyd Friedman wsiadł do wagonu, w którym siedziała Aryjka. Friedmana wezwano na przesłuchanie. Okazało się, że kobieta była jego żoną, więc został zwolniony. Rok później Strymer napisał, że miał rasowo zakazany romans z inną kobietą. Friedmana skazano na 10 lat więzienia. Trafił do Buchenwaldu, gdzie zginął. Żydzi i ich sługusy. Fotografie z archiwów Strymera nadesłane przez wiernych czytelników. Niemcy stali się narodem donosicieli. Gestapo nie nadążało ze sprawdzaniem wszystkich donosów. Gazeta Streichera otrzymywała do 700 listów dziennie. Der Strymer był platformą donosicielstwa. Ludzie pisali najgorsze rzeczy. Na przykład o jakimś mężczyźnie, który rzekomo zabił kota. Był żydowskim lekarzem. Dlaczego jeszcze nie został ukarany? Niech zdycha jak robak, napisała jakaś dziewczyna. Streicher rozkoszował się statusem naczelnego antysemity. Udzielił nawet wywiadu kronice filmowej. Pokój zapanuje dopiero wtedy, kiedy ci, którzy korzystają na wojnie, przestaną szczuć jedne narody przeciwko innym. Ci, którzy przejrzeli, już to wiedzą. Bez rozwiązania kwestii żydowskiej, ludzkość nie może liczyć na zbawienie. Trudno określić, jak wielki wpływ na opinię publiczną miał Der Strymer. Według raportu Służby Bezpieczeństwa pismo rozprowadzano nawet w szkołach. Antysemicka edukacja młodych Niemców była jedną z największych zbrodni Streichera. W 1936 Strymer wydał książeczkę dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, zatytułowaną Nie wierz lisowi na zielonej łące ani słowom Żyda. Napisała ją 21-letnia Elwira Bauer. Jedna z czytanek głosiła: teraz w szkole będzie przyjemnie. Wszyscy Żydzi musieli odejść, starsi i młodsi. Krzyki i szlochy im nie pomogą, ani złość i gniew. Precz z żydowskim motłochem.
Dziś trudno uwierzyć, by tego rodzaju prymitywne insynuacje mogły mieć jakikolwiek wpływ na ludzi. Niestety okazało się, że propaganda zmienia szkoły i sposób myślenia samych dzieci. A wszyscy wiemy, że dzieci potrafią być okrutne. Strümer polecał książeczkę jako idealny prezent pod choinkę. Według oficjalnych źródeł sprzedano ponad 100 tysięcy egzemplarzy. W tym samym czasie nazistowska propaganda ukazywała Norymbergę jako idylliczne miasto, symbol wspaniałości III Rzeszy. Za tą fasadą krzewił się jednak despotyzm i pozbawione skrupułów nadużywanie władzy. Amatorskie zdjęcia z 1937 roku. Julius Streicher był od dawna jedynym władcą Norymbergi. Jego rządy były brutalne, autorytarne i często przynosiły więcej szkód niż pożytku. Skorumpowani siepacze Streichera kradli pieniądze z wyprzedaży majątków żydowskich. Sięgali też do kasy partyjnej. Mimo to status Gauleitera pozostał nienaruszony. Streicher trzymał ludzi krótko. Jego rozkazy były natychmiast wypełniane. Był panem nie tylko Norymbergi, ale całej Frankonii. Ton jego publicznych wypowiedzi stale się zaostrzał. My, mieszkańcy Frankonii, możemy być dumni. Nigdy nie przestaliśmy namawiać świata, by dostrzegł toczącą go chorobę. Tą zarazą jest tłuste żydostwo. Jeśli chcecie być wolni, jak wasi ojcowie, pozbądźcie się Żydów. Widzę to wyraźnie. Nawet naród wykrwawiony, tak jak Rosjanie, w końcu się podniesie, bo niebiosa chcą zagłady Żydów. I zagłada ich spotka. Na początku 1938 roku Streicher zażądał kary śmierci dla kalających krew niemiecką. Śmiał nawet skrytykować Hitlera, choć nie bezpośrednio, za zbyt łagodną politykę wobec Żydów. To było zachęcanie do morderstw. Przez swoje artykuły Strümer podsycał nienawiść. Czytelnik dochodził do wniosku, że powinien zabijać Żydów. Rok 1938. Karnawał w Norymberdze. Amatorskie zdjęcia ukazują radość i pewność siebie III Rzeszy. Na jednej z platform ściągnięty ze Strümera Żyd na szubienicy. Nikt nie widział w tym niczego zdrożnego. Po zajęciu Austrii w marcu 1938 roku antyżydowska propaganda przybrała na sile. Amerykański turysta sfotografował przerażające sceny. Plakat głosi: żydostwo to zbrodnia, czytajcie Strümera. Naciski na społeczność żydowską rosły.
W brudnopisie artykułu do Strümera Streicher napisał: Główna synagoga Norymbergi powinna być zniszczona. Kilka tygodni później Gauleiter rzucił hasło do rozpoczęcia dzieła zniszczenia. Ziarna, które zasialiśmy, kiełkują. 10 listopada 1938 roku zapłonęły synagogi w całych Niemczech. To zdjęcia z Bielefeld. Nazistowscy bojówkarze nie próżnowali także w Norymberdze. Po wyjściu nazistów chcieliśmy spotkać się z wujkiem. Zadzwoniłem z budki telefonicznej, ale nie odebrał. Wsiadłem więc na rower i koło 10 pojechałem do jego domu. Przed drzwiami stał SS-man. Zapytał, czego chcę. Miałem 15 lat. Powiedziałem, że szukam wujka. Wtedy krzyknął: zjeżdżaj stąd, brudny Żydzie. Wróciłem tam następnego ranka koło 7. Cały dom był zniszczony. Nic nie ocalało. Ani krzesła, ani łóżka, nawet buty. Wszystko rozwalili. W całej Rzeszy palono synagogi i niszczono żydowskie sklepy. Tysiące Żydów wysłano do obozów koncentracyjnych. Streicher osobiście nie uczestniczył w tych atakach. Później twierdził nawet, że był im przeciwny. Mimo to jego Strümer głosił: czy kwestia żydowska została rozwiązana? Nie, walka trwa. W tym samym czasie w Norymberdze zawiązał się spisek przeciwko Gauleiterowi. Podwładni Streichera postanowili się go pozbyć. Napisali do Berlina, że Streicher podważał płodność Hermana Göringa, twierdząc, że prawdopodobnie nie jest ojcem małej Edi. Marszałek Rzeszy był wściekły. Burmistrz Norymbergi, Liebel i szef policji Martin, kiedyś oddani zausznicy Streichera, informowali Berlin o jego skandalicznych poczynaniach. Chcieli pozbawić go stanowiska. Nazistowscy dygnitarze przez lata bezwstydnie przejmowali żydowskie majątki. Podobnie Streicher, który za śmieszne pieniądze przez podstawionego człowieka kupił pożydowską fabrykę. Na początku 1939 roku powołano specjalną komisję do zbadania tej sprawy. Hans Koenig, bliski współpracownik Streichera, posunął się za daleko. Naciskany w sprawie skandalu aborcyjnego mógł zacząć sypać. Streicher zmusił go do samobójstwa, jednak jego własny los był już przypieczętowany. Do tej pory Hitler bronił przyjaciela przed partyjną elitą i sam był wiernym czytelnikiem Strümera. W 1939 roku, po ataku na Polskę, sytuacja się zmieniła. Streicher położył podwaliny, ale jego słowa urzeczywistniali teraz inni. Za linią frontu mordowano tysiące polskich Żydów. Kroniki potwierdzają, że techniki Strümera stały się integralną częścią nazistowskiej propagandy. Największym problemem naszej cywilnej administracji na terenach okupowanych są Żydzi. Wschodni żydowscy podludzie zawsze sprawiali kłopoty zachodniej Europie. To spośród nich wywodzą się kieszonkowcy, sutenerzy, handlarze narkotyków, spekulanci i wywrotowi dziennikarze. To ci sami Żydzi, których bracia, synowie i kuzyni wrzeszczą teraz o humanitaryzmie i cywilizacji w Londynie i Paryżu. Specjalna komisja kierowana przez Hermana Göringa przez kilka miesięcy badała sprawę Streichera. W lutym 1940 Gauleiter musiał stanąć przed sądem partyjnym w Monachium.
Sąd uznał go za niezdolnego do funkcji kierowniczych i zwolnił z obowiązków. Streicher ukrył się w swoim gospodarstwie Pleikershof pod Norymbergą. Pozostał jednak właścicielem Streamera i wciąż promował antysemityzm. Gazeta otwarcie domagała się ostatecznego rozwiązania. Żydowskie zagrożenie musi zniknąć na dobre. Żydzi muszą zostać zlikwidowani. Propagandowe zdjęcia utrzymywały nakład na stałym poziomie. Co tydzień drukowano 300 tysięcy egzemplarzy. Zdaniem profesora Friedlandera, Streamer miał bezpośredni wpływ na poczynania oddziałów specjalnych SS i Wehrmachtu. Często słyszy się, że starsi żołnierze mieli większe opory, że najbardziej brutalni byli młodsi. Wytłumaczenie jest jedno. Młodsi dorastali w III Rzeszy. Uczyli się w szkołach całkowicie podporządkowanych reżimowi. W szkołach, gdzie wtłaczano im w głowy propagandę. Czytali Streamera w ramach pracy domowej, a potem w 1939 zostali żołnierzami. W archiwach Streamera w Norymberdze znajduje się wiele listów z frontu wschodniego. Pewien żołnierz narzeka, że w jego jednostce wciąż pracują Żydówki. Na dowód przysyła zdjęcia. To ich wina, że toczymy wojnę już od 3 lat, pisze inny. Żydzi przenoszą wszelkie choroby, zatruwają nasze kwatery. Inni przysyłają trofea narodowo-socjalistycznej polityki zagłady, wstrząsające zdjęcia egzekucji i masakr na Żydach. Streicher twierdził później, że nie wiedział o masowych mordach i fabrykach śmierci. Nie wierzył w to, co sugerowali inni. Był zwykłym miłośnikiem przyrody, który wydawał gazetę, by nieść ludziom wiedzę. Pod koniec wojny Streicher myślał o samobójstwie. Później ukrył się jednak w bawarskich górach, udając malarza. Zapuścił nawet brodę. Mimo to amerykańscy żołnierze rozpoznali słynnego żydożercę. Streicher, symbol nazistowskiej nienawiści rasowej, trafił do Norymbergi, gdzie sądzono go wraz z innymi zbrodniarzami wojennymi. Nie przyznał się do winy. Twierdził, że proces jest triumfem międzynarodowego żydostwa. W celi napisał kiczowatą powieść. Narzekał też na szykany ze strony żydowskich strażników. W czasie procesu Streicher nie przyznał się do jakiejkolwiek odpowiedzialności za Holokaust. Inni naziści stronili od niego. Hitlerowscy dostojnicy nie chcieli mieć nic wspólnego z obrzydliwym obliczem antysemityzmu. Zgadzali się tylko w jednym, że proces był nielegalny i stanowi wyraźny przykład sprawiedliwości zwycięzców. Chcę zaznaczyć, że ten wojskowy trybunał pozbawia mnie prawa do obrony. Und damit gerechte Verteidigung nicht möglich gemacht worden ist.
Mógł odpowiadać za śmierć milionów. Jego propaganda promowała ideę rasy panów. Tak, jestem gorącym zwolennikiem i obrońcą wolności prasy. Ale w tym przypadku została przekroczona niewidzialna granica i pewne zasady straciły na znaczeniu. We wrześniu 1946 roku sędziowie Trybunału nie mieli kłopotu z ustaleniem werdyktu. Julius Streicher został jednogłośnie skazany na śmierć przez powieszenie za zbrodnie przeciwko ludzkości. Do dziś trwają dyskusje, czy wydawca Strümera zasłużył na śmierć. Część historyków wskazuje, że Streicher osobiście nie uczestniczył w morderstwach i prześladowaniach. Stracił stanowisko przed kampanią zorganizowanej śmierci. Profesor Friedlander jest innego zdania. Był współtwórcą systemu represji i eksterminacji milionów ludzi. Nawoływał do morderstw, a jego słowa były wprowadzane w czyn. Dlatego uważam, że wyrok śmierci był w pełni adekwatny do jego zbrodni. Skazani zbrodniarze wojenni przez 2 tygodnie czekali w celach na wykonanie wyroków. Wczesnym rankiem, 16 października 1946, poprowadzono ich do sali sportowej. Konrad Kellen był świadkiem tych wydarzeń. Nie wyraził skruchy. Nie żałował tego, co się stało. Wciąż przeklinał Żydów. Czuł się całkowicie niewinny. Reporter radia CBS Arthur Goethe donosił. Cały czas czekaliśmy, aż zabrzmi okrzyk Heil Hitler. Żydożerca Julius Streicher wykrzyczał nazistowskie pozdrowienie, wspinając się na schody. Pod nosem mruczał: idę do Boga, święto Purim 1946. Teraz do Boga, kiedyś tak samo powieszą was bolszewicy. Streicher umierał powoli. Skonał o 2:28, 12,5 minuty po tym, jak zawisł na linie. Jeden z najbardziej nikczemnych głosów rasistowskiego szaleństwa ucichł na zawsze. Wersja polska, Studio Company, tekst Marcin Skrobosz, czytał Wojciech Najda. Thank you.